Witajcie rodacy! Dzisiaj opowiem Wam o jednej z najbardziej niedocenionych gier w historii. Mam nadzieję, że będzie to początek cyklu. Tą grą jest Alpha Protocol. Alpha Protocol jest grą RPG. Wcielamy się w rolę agenta rekruta, Michaela Tortona. Jest to produkcja utrzymana w szpiegowskim klimacie, więc jeśli lubicie przygody Jasona Bourna, to ta gra będzie dla Was idealna. Fabuła rozpoczyna się od ataku na samolot, ataku terrorystów. A my wyruszamy już po fakcie, aby ich ująć. Nie będę wam zdradzał reszty fabuły, ponieważ po pierwsze nie chcielibyście tego, a po drugie grałem w tę produkcję dosyć dawno temu i po prostu już dokładnie jej nie pamiętam. Mogę was zapewnić, że pod względem fabularnym jest to jedna z lepszych produkcji wszechczasów. Fabuła jest ciekawa, zawiła, z nagłymi zwrotami akcji. O wielu postaciach możemy się z jej biegiem dowiedzieć zaskakujących rzeczy. Dla fanów wyborów moralnych, tak, znajdziecie tu wybory moralne. I nie są to wybory oczywiste, są to trudne wybory. Również interakcja z postaciami stoi na wysokim poziomie. Jeżeli ktoś lubi flirty i tak dalej, no to tutaj też to znajdzie. A teraz może nieco o wadach. No, gra jest wyraźnie niedorobiona. Mechanika jest co najwyżej średnia. Sporo rzeczy jest niezbyt logicznych. Na przykład uwalniamy się, jesteśmy bez broni, ale nie możemy podnieść broni powalonego przeciwnika. Musimy pobrać broń z punktu, do którego prowadzi nas gra. No, to jest po prostu głupie. Podobnie ma się rzecz ze zmianą wyglądu agenta Tortona. Spodziewałem się, że będzie miało to wpływ na rozgrywkę. Nic bardziej mylnego. A szkoda, bo gra miała pod tym względem spory potencjał. Dziwi też, że przeciwnicy zawsze wiedzą, z kim mają do czynienia. A przecież szpieg powinien być szpiegiem właśnie. Kimś, kto przejmuje cudzą lub kreuje fałszywą tożsamość. Brakuje też misji, które można by przejść w przegadany sposób. Tutaj wszystko ostatecznie sprowadza się do walki i często czujecie się bardziej jak komandos niż jak szpieg. Samo strzelanie i skradanie się jest niezbyt realistyczne, ale w zasadzie nie przeszkadza to aż tak bardzo. W grze istnieje hakowanie zamków. Jeśli spodobał wam się Deus Ex, to ta gra również powinna przypaść wam do gustu. Pod względem mechaniki Alpha Protocol to taki starszy, upośledzony brat Deus Exa. Pod względem fabuły, moim zdaniem znacznie lepszą grą jest Alpha Protocol. Tak jak w każdym RPG, możemy rozwijać swoją postać. Wybór zaczyna się od klasy postaci, a kończy na rozwijaniu umiejętności korzystania z określonej broni, na rozwoju skradania czy innych cech. No, czyli podsumowując, jest to świetna gra, świetny RPG, choć co najwyżej pod względem mechaniki jest średnio. No ale mimo wszystko ta gra jest na tyle dobra, że mam ochotę nagrać Let's Play, ale niestety sprzedałem tę grę dawno temu, więc każdy, kto lubi RPG, a nie słyszał o tym tytule, zachęcam taką osobę, żeby sobie zagrała w Alpha Protocol. To jest naprawdę świetna gra. Cześć.